1 lipca wspominamy błogosławionego Ignacego Faldzona. Ignacy urodził się 1 lipca 1813 roku w Valletcie, stolicy Malty, w zamożnej rodzinie katolickiej. Jego matka była córką prawnika. Prawnikiem był też jego ojciec i trzej bracia. Dwaj z nich zostali kapłanami, a trzeci założył rodzinę. Ignacy zgodnie z tradycją rodzinną w wieku 20 lat uzyskał tytuł doktora prawa. Studiował też teologię, ale nie przyjął święceń kapłańskich, gdyż nie czuł się godnym być kapłanem. Został człowiekiem świeckim. Ignacy był członkiem trzeciego zakonu franciszkańskiego. Świadomie zrezygnował z kariery adwokata, aby całkowicie oddać się na służbę najbardziej potrzebującym. Mówili o nim, że był bogaty, ale dla ubogich stał się ubogim. Poświęcił swe życie katechizacji dzieci. Gdy na Malcie w czasie wojny krymskiej stacjonowało wojsko brytyjskie, nauczył się języka angielskiego i prowadził wśród nich działalność apostolską. Odwiedzał, rozmawiał, zapraszał na modlitwę, katechizował. Wydawał dla nich pismo. Początkowo rozmawiał z katolikami, ale później dzięki jego katechezom ponad 650 żołnierzy przyjęło chrzest święty. Było to działanie nowatorskie w kościele. W ten sposób wyprzedził postanowienia Soboru Watykańskiego II o ekumenizmie. Dzięki jego inspiracji wielu młodych mężczyzn rozpoznało powołanie kapłańskie i często później zostawali oni kapelanami wojskowymi. Ignacy cieszył się tak wielkim zaufaniem wśród żołnierzy, że przynosili do niego na przechowanie kosztowności, ponieważ byli przekonani, że jeśli zginą i nie odbiorą ich sami, Ignacy odeśle je ich najbliższym pod wskazany adres. Ignacy Faldzon zmarł 1 lipca 1865 roku z powodu ataku serca w dniu swoich 52 urodzin. Został beatyfikowany 9 maja 2001 roku. Wtedy papież Jan Paweł II przedstawił jego sylwetkę duchową. Ignacy Faldzon z wielkim zamiłowaniem głosił Ewangelię i nauczał wiary katolickiej. On również oddał swe rozliczne talenty i formację intelektualną działalności katechetycznej. Apostoł Paweł pisał: niech każdy postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Błogosławiony Ignacy należał do tych, którzy dawali szczodrze i z radością. Ludzie dostrzegali w nim nie tylko niewyczerpaną energię, ale także głęboki pokój i radość. Zrezygnował on ze światowych sukcesów, do jakich przygotowało go życie, aby służyć duchowemu dobru innych, w tym także licznych brytyjskich żołnierzy i marynarzy stacjonujących wówczas na Malcie. Niewielu z nich było katolikami, także nawiązując z nim kontakt, błogosławiony Ignacy stawał się pionierem ekumenicznej postawy szacunku i dialogu, która dzisiaj jest nam bliska, ale w tamtym czasie nie była bynajmniej powszechna. Ignacy Faldzon czerpał siły i natchnienie z Eucharystii, z modlitwy przed tabernakulum, z nabożeństwa do Matki Bożej i z różańca oraz z naśladowania świętego Józefa. Są to obfite źródła łaski, z których pić mogą wszyscy chrześcijanie. Świętość i gorliwa troska o Królestwo Boże rozkwitają zwłaszcza tam, gdzie parafie i wspólnoty zachęcają do modlitwy i do czci Najświętszego Sakramentu. Usilnie zachęcam was zatem, abyście pielęgnowali maltańskie tradycje pobożności, oczyszczając je w razie potrzeby i umacniając solidnym wykształceniem i katechezą. Nie ma lepszego sposobu uczczenia pamięci błogosławionego Ignacego Faldzona. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za wstawiennictwem błogosławionego Ignacego, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miły.